Nasz Widzew to program przygotowany przez klub sportowy Widzew Łódź. Wtorek, godzina 19.10, program Nasz Widzew, Piotr Galiński. Marcin Dorociński, witamy Państwa. Kłaniamy się nisko, przed nami kolejny odcinek naszego cyklicznego już programu, w którym no, będzie chyba niemała niespodzianka. Będzie ogromna niespodzianka, myślę, że dla wszystkich kibiców, słuchaczy Radia Łódź to jest wyjątkowy program i potwierdzi to gość. Nasz gość. I dlatego wyjątkowo tego gościa zapowiemy. Spokojny, stonowany, zrównoważony. Gra na linii była jego najmocniejszą stroną, ale również dobrze się spisywał, jeżeli chodzi o przedpole, miał dobre wyczucie, ale na tej pozycji robi się tylko błąd raz. I ten błąd przeważnie kończy się bramką. Miał umiejętności, jak ma się umiejętności, to wtedy jest ten łódź szczęścia, który może nadejdzie. Znakomity bramkarz, chyba zawodnik, który w sumie osiągnął największe sukcesy, jeżeli chodzi o piłkę klubową. Medalista Mistrzostw Świata, powtórzony, prawda, sukces z 1974 roku z trenerem Piechniczkiem. No i zawodnik, który zdobył Puchar Świata jako jedyny z naszych zawodników i tym się może Józef pochwalić. Jak bronił rzuty karne, jak mu ja ręce zgrabiałem, my się tu siedzieli wszyscy przed telewizorami, jak on to w ogóle wytrzymuje. W tej chwili idzie Franco Causio i w bramce pochylony Młynarczyk. Jakaż musi być to olbrzymia chwila skupienia. Po tych 120 minutach ten bramkarz, który podobno przeżywa bardziej mecz od innych, musi jeszcze raz w tej chwili stanąć i pokazać olbrzymią klasę. Causio. Broni Młynarczyk! Wyczuł intencję Franco Causio! Poszedł w lewy róg, znakomicie obronił! Pięknie obronił strzał! Józef Młynarczyk broni strzał Franco Causio i prowadzimy 1-0. Młynarczyk i Caprini. Mocny strzał broni Młynarczyk! Proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego! Ta bramka jest jakby zaczarowana! Jakby Młynarczyk ustawił jakąś niewidzialną ścianę swojego pragnienia za swoimi plecami, aby nie przepuścić żadnego strzału, a Włosi chyba będą takim obrotem sprawy załamani. 2-0 prowadzi Widzew po dwóch rzutach karnych na stadionie w Turynie. A więc wszystko już jasne. Wszystko jasne, Piotrze, dokładnie, nie trzeba specjalnie przedstawiać. Legenda polskiej piłki nożnej, Józef Młynarczyk, witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Chciałbym wszystkich pozdrowić z tego właściwie miejsca. Jestem chyba w Radio Łódź, tak? Zgadza się. Ja tylko dodam, że Andrzej Strejlał, były szkoleniowiec, mówił właśnie o Józefie Młynarczyku, no a mecz Juventus Widzew komentował Włodzimierz Szaranowicz. I to dla niektórych też może być sporą niespodzianką, szczególnie dla młodszych kibiców. Panie Józefie, za nami wyjątkowe momenty, gala stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, na tej gali wspaniałe momenty dla pana i kolegów, reprezentantów, wybitnych reprezentantów Polski. Jest pan w tym wyjątkowym gronie, w tej jedenastce stulecia. No to jest wyczyn, którego można tylko i wyłącznie gratulować. No, kibice Widzewa mają podwójną radość, bo w sumie trzech zawodników tego klubu znalazło się w tej jedenastce, oprócz pana Zbigniew Boniek i Władysław Żmuda. No rzeczywiście, był to dla mnie wielki zaszczyt. Tego wieczora byłem naprawdę chyba najszczęśliwszym człowiekiem na tej sali. Cieszę się bardzo, że kapituła i ci, którzy na mnie głosowali, potrafili docenić moje osiągnięcia w całej karierze sportowej, bo tak to traktuję jako podsumowanie całej mojej kariery sportowej. No i cóż, no jestem człowiekiem naprawdę bardzo szczęśliwym. A był pan zaskoczony tym wyborem, bo żyjemy już trochę w innych czasach, to jest zupełnie też inne pokolenie, a tu proszę bardzo, nie Jerzy Dudek, tylko Józef Młynarczyk. No chcę powiedzieć, że na pewno konkurencja była duża, byli nominowani naprawdę znakomici bramkarze, mam tutaj też na myśli Janka Tomaszewskiego, do którego mam naprawdę wielki szacunek i za Wembley, prawda, i za Mistrzostwa Świata w 1974 roku, tak naprawdę. Trzeba powiedzieć, że właściwie od tego momentu nasza reprezentacja dostała takiego kopa, wiatr w żagle, prawda, i zaczęły się nasze sukcesy. Zaczęliśmy jeździć regularnie na mundial, prawda, pamiętamy 74, 78, 82. Coś w tej naszej reprezentacji naprawdę wydarzyło się takiego bardzo, bardzo pozytywnego i zaczęliśmy się liczyć nie tylko w Europie, ale i na świecie. Pan był następcą naturalny właśnie Jana Tomaszewskiego. To było to przejście od Jana Tomaszewskiego do Józefa Młynarczyka. Tak czy inaczej, to Łodzianie decydowali o sile polskiej bramki.
No zgadza się i na pewno jest to pełna satysfakcja tutaj, jeżeli chodzi o Łódzki Klub Sportowy, w którym występował Janek Tomaszewski. Widzew Łódź, prawda, no zresztą trzeba powiedzieć, że wielu nas występowało w reprezentacji Polski, dostępowało tego zaszczytu zarówno z ŁKS-u, jak i z Widzewa. Oczywiście były takie momenty, że piłkarze Widzewa niejako decydowali, prawda, o sile reprezentacji. To było naprawdę bardzo fajne i przyjemne. Ja pamiętam 82 rok Mistrzostwa Świata, kiedy patrzy się na jedenastkę reprezentacji Polski, która przygotowuje się do kolejnego meczu na Mistrzostwach. Nagle patrzymy 5 zawodników, którzy wówczas reprezentowali barwy Widzewa, bo jeszcze przecież był Zbigniew Boni, który właśnie przechodził dopiero do Juventusu Turyn, pokazując ten szlak kariery. No ale tak naprawdę wy nieco automatycznie przenosiliście tą swoją grę z Widzewa do reprezentacji. No ale wydaje mi się, że jak dzisiaj tak na spokoju popatrzymy na ten okres, to chyba nie można się temu dziwić, bo chcę powiedzieć jedną rzecz, że jak spojrzymy na Widzew Łódź i jaką rolę żeśmy odgrywali w polskiej piłce, prawda, w europejskich pucharach, no to nie ma się czemu dziwić, że tylu piłkarzy z łódzkiego Widzewa trafiało do reprezentacji, bo naprawdę mieliśmy naprawdę wspaniały i bardzo, bardzo mocny zespół, zdolny wygrywać nie tylko na boiskach krajowych, ale równie dobrze na boiskach poza granicami kraju. Także nie byłem w ogóle tym zdziwiony, że tylu reprezentantów łódzkiego Widzewa miało zaszczyt reprezentować po prostu reprezentację Polski. To jeszcze tylko przypomnę tę złotą jedenastkę na stulecie PZPN-u, czyli Józef Młynarczyk, Łukasz Piszczek, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń, Antoni Szymanowski, Henryk Kasperczak, Kazimierz Dejna, Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Robert Lewandowski, Włodzimierz Lubański. No śmietanka, można powiedzieć. O, ja jeżeli mogę coś dołożyć ze swojej strony, to jak każdy plebiscyt rządzi się swoimi prawami, oczywiście ja te wybory szanuję, prawda? Natomiast gdzieś mi tu w tym wszystkim zabrakło Włodka Smolarka. No bo jednak mimo wszystko grałem z Włodkiem zarówno i w Widzewie, grałem z Włodkiem zarówno w reprezentacji Polski. Wszyscy wiemy, jakie wielkie zasługi miał zarówno dla łódzkiego Widzewa, jak i dla reprezentacji. Czy coś by pan zmienił, nie wiem, kończąc karierę w Widzewie? Może za wcześniej odszedł pan z Widzewa, może za późno? No ja wam coś powiem, panowie. Ja w ogóle wyjechałem z kraju mając 31 lat i nie ukrywam, że każdy z nas marzył, ażeby gdzieś wyjechać, pojechać, skonfrontować się w innej lidze. Też nie ukrywam, że też przełożenia finansowe były nieco inne. Każdy z nas też myślał, ażeby na jakąś emeryturę odłożyć jakieś tam pieniądze. I myślę, że to był już chyba taki ostatni moment, gdzie można było w moim przypadku po prostu opuścić kraj, wyjechać i skonfrontować się w innej lidze. A za chwilę powrócimy do dalszej części rozmowy z naszym dzisiejszym bohaterem spotkania w audycji Nasz Widzew, Józefem Młynarczykiem. Witamy w drugiej części programu Nasz Widzew. Przypomnę, naszym gościem specjalnym dzisiaj jest były bramkarz Widzewa, Józef Młynarczyk. Jak to się stało w ogóle, że pan trafił do Widzewa? Trzeba by zapytać chyba Ludwika Sobolewskiego, świętej pamięci, i ten transfer z Odry-Opole to był jeden z takich majstersztyków transferowych. Ja państwu powiem, chcę powiedzieć coś takiego, że nieszczęście jednego czasami jest szczęściem drugiego, prawda? Jak wszyscy pamiętamy, był problem ze Stasiem Burzyńskim, prawda? Nie wnikając w szczegóły, zorientowałem się już w późniejszych rozmowach z prezesem Sobolewskim, że Widzew potrzebuje na tą pozycję osobę sprawdzoną, doświadczoną, no mówiąc krótko, dobrego bramkarza. I w tej rozmowie z prezesem Sobolewskim też padło coś takiego, jak budujemy wielki Widzew, chcemy osiągnąć w pucharach naprawdę znaczące sukcesy, stąd ta propozycja i stąd wybór Młynarczyka po prostu na to, by zastąpił wspaniałego też bramkarza, jakim był Stasiu Burzyński. No i właściwie ten transfer doszedł bardzo szybko do skutku. Oczywiście Opolska Odra stawiała wiele barier zaporowych, nie chcąc do końca się, jak gdyby tak mówiąc kolokwialnie, dogadać z Widzewem, ale jednak prezes Sobolewski użył swoich argumentów, no i znalazłem się w Widzewie. To musiały być mocne argumenty, ale z drugiej strony, patrząc z perspektywy czasu, 2 Mistrzostwa Polski, gra w pucharach, pamiętne mecze z Juventusem, ten wygrany w Łodzi 3-1, czy później wygrany w karnych w Turynie, którego fragment mieliśmy okazję słuchać na początku audycji, później
Fantastyczna droga do półfinału Pucharu Europy, dzisiejszej Ligi Mistrzów, wygrane z Liverpoolem. No to jest historia, której panu nikt nie zabierze. No ja się bardzo cieszę, że mogę w takim zespole występować, no ale też ukłony tutaj w kierunku działaczy pana Sobolewskiego, pana Wrońskiego, którzy naprawdę to oni też tworzyli ten wielki Widzew. Bez nich by tego najprawdopodobniej wielkiego Widzewa nie udało się, że tak powiem, stworzyć. No cóż mogę więcej powiedzieć, naprawdę, no tacy wspaniali piłkarze, Władek Żmuda, Romek Wójcicki, Zbyszek Boniek, no, Adaś Grębosz, Wiesiek Wraga, no z tego młodszego pokolenia, Marek Pięta, Włodek Smolarek, no przepraszam, ja kogoś nie wiem, ale naprawdę... Lista może być długa. No tak, tworzyliśmy naprawdę świetny kolektyw, prawda, nie tylko na boisku, ale i poza nim. Też co warto tu jest podkreślenia, to... Chcę powiedzieć tutaj i wspomnieć o naszej szatni. No, no, to była szatnia po prostu niepowtarzalna. No, chcę powiedzieć tutaj jedną rzecz, że ta szatnia naprawdę budowała tą atmosferę tego wielkiego, powiedzmy sobie, Widzewa. Jak przypomnę sobie tych wszystkich chłopaków, z jakim oni serduchem podchodzili do treningu, z jakim serduchem podchodzili do wszystkich meczy. Myśmy mogli czasami sobie coś w szatni nieprzyjemnego powiedzieć, prawda, i tak dalej. Natomiast wychodząc na boisko byliśmy jednym wielkim zespołem, no i tworzyliśmy naprawdę wspaniały kolektyw. To chyba teraz żałuje pan trochę, że nie ma już hotelu Światowid, bo wiem, że tam lubiliście się spotykać na kawę. No pewnie nie wytrzymał próby czasu i musieli go zburzyć. Polska część kariery to oczywiście dwa mistrzostwa Polski w Widzewie, te niezapomniane mecze, aż nadszedł moment, o którym pan wspominał, kiedy udało się wyjechać za granicę. Najpierw do francuskiej Bastii, klubu na Korsyce, dla większości polskich kibiców wówczas dość anonimowego, ale później wielki krok do przodu, FC Porto, potentat europejskiej piłki. No ja chcę powiedzieć, że tak jak już wcześniej wspomniałem, że każdy z nas marzył o tym, żeby wyjechać poza granicę kraju, skonfrontować się troszeczkę w innej lidze, i ja się w ogóle cieszę, że pojawiła się Bastia, Liga Francuska. Chcę powiedzieć też, że no Bastia tak naprawdę była klubem mniej zamożnym. Przede wszystkim, jak pamiętam, to graliśmy właściwie o utrzymanie w lidze francuskiej. No i byłem naprawdę też zadowolony z tego wyjazdu. Piękne miejsce, wyspa, słońce, woda i pogoda, jak to się mówi, prawda? No udało mi się tam też zagrać niezłych kilka spotkań. Tam pamiętam, że też trafiałem do jedenastek France Football. I widocznie to też w jakiś tam sposób zadecydowało, że FC Porto zainteresowało się moją osobą. No i też z chwilą, kiedy otrzymałem propozycję z FC Porto, no też diametralnie moje życie się jak gdyby też zmieniło, bo tak sobie pomyślałem, że już wszystko jak gdyby zmierza ku schyłkowi, a jednak mimo wszystko jeszcze te najlepsze, że tak powiem, czasy były, jak się okazało, przede mną. Panie Józefie, na zakończenie nie sposób zapytać o obecny Widzew, jak pan patrzy na ten klub, jak on z powrotem jakby powoli no, wychodzi z tego marazmu. Myśli pan, że to idzie wszystko w dobrym kierunku? No chcę powiedzieć, że miałem przyjemność poznać panią prezes Pajączek i widzę, że jest bardzo mocno zaangażowana w to przedsięwzięcie. Zależy jej bardzo na tym, aby z roku na rok awansować i przekraczać kolejne szczeble naszej ligi. Myślę, że Widzew jest w tej chwili na bardzo dobrej pozycji, aby ten plan zrealizować. Ja chcę powiedzieć, że byłem na ostatnich spotkaniach, zresztą Widzew bardzo wysoko te spotkania powygrywał, nie tracąc bramki, mając w swoich szeregach już takich doświadczonych piłkarzy jak właściwie trzon zespołu, tam Pawłowski, Rudol, Możdżeń, prawda, Robak, i myślę, że oni to pociągną w prawidłową stronę w tej rundzie wiosennej. No i cóż, i że przywitamy Widzew w pierwszej lidze. No tego przede wszystkim serdecznie wszystkim życzę. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Niezwykły gość w tym odcinku programu nasz Widzew, Józef Młynarczyk. Legenda klubu i legenda polskiej piłki. Niekwestionowany członek jedenastki stulecia historii polskiej piłki, stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na zakończenie jeszcze raz serdecznie gratulujemy, bo nikt inny chyba tak nie zapracował na ten tytuł jak pan. Dziękuję. Dziękujemy za te wzruszenie jeszcze sprzed lat, bo do dziś mam je przed oczami, nie ma co ukrywać. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy ślicznie. Możemy zdradzić gościa za tydzień? Ja myślę, że podejmiemy to ryzyko i zdradzimy gościa, który będzie w naszej audycji. Nasz Widzew za tydzień odwiedzi wymienione przed momentem z imienia i z nazwiska pani prezes Widzewa Martyna Pajączek. Zapraszamy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Nasz Widzew to program przygotowany przez Klub Sportowy Widzew Łódź.